Policja poszukuje świadków napaści na 14-letnią mieszkankę Suwałk. Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem na ulicy 1 Maja. Napastnik, grożąc nastolatce bronią, chciał zmusić ją do pójścia z nim do mieszkania. Dyżurny jednostki policyjnej informację o zdarzeniu otrzymał w niedzielę o 19:30 od przechodnia, bezpośredniego świadka zdarzenia. Natychmiast pojechali na miejsce. Z ich wstępnych ustaleń wynika, że 14-latka wyszła na spacer z psem i w pewnym momencie podszedł do niej jakiś mężczyzna. Mężczyzna w wieku około 27-30 lat przyłożył jej przedmiot przypominający broń do brzucha i właśnie polecił, żeby z nim szła. Ale w pewnym momencie jakiś przypadkowy przechodzień spłoszył napastnika i mężczyzna uciekł do klatki jednego z pobliskich bloków. Tego dnia we wskazanym przez ofiarę bloku mieszkalnym doszło do zatrzymania jednego z mieszkańców. Wytypowaliśmy między innymi osoby, które jak gdyby wyglądem i wiekiem odpowiadały napastnikowi. W jednym z mieszkań na balkonie policjanci zauważyli mężczyznę, który był w kurtce opisanej przez pokrzywdzoną. Mężczyzna na widok mundurowych schował się do mieszkania, wyłączył w nim światło. Kiedy policjanci dzwonili i nawoływali, żeby otworzył drzwi, nie robił tego, mimo że było słychać, że w mieszkaniu ktoś się znajduje. W związku z zaistniałą sytuacją policjanci podjęli decyzję o siłowym wejściu do pomieszczenia. Kiedy drzwi zostały pokonane, w mieszkaniu zastali 20-latka. Przy mężczyźnie ujawnili zapasem jego spodni, broń śrutową. Mężczyzna oczywiście został zatrzymany. Jak się dowiedzieliśmy, zatrzymany był wcześniej karany. Teraz nie przyznaje się do napaści. Aktualnie wobec niego zastosowano dozór policyjny. Dalsze śledztwo wykaże, czy na użytą w zdarzeniu broń wymagane jest pozwolenie. W tej chwili broń jeszcze nie została zbadana przez biegłego. Jeżeli chodzi o broń śrutową, to tam jest kwestia mocy tej broni, więc na chwilę obecną trudno mi powiedzieć, czy jest wymagane zezwolenie na tą broń, którą akurat on posiadał przy sobie. Policja prosi o kontakt wszystkich, którzy mogą przyczynić się do postępu w wyjaśnieniu wszystkich okoliczności zdarzenia.